Słyszycie Państwo slogany, że to Polska jest najważniejsza. No dobrze, ale co z tego wynika, że jest najważniejsza? No, jest najważniejsza. Albo że musimy dbać o jutro, no ale o jakie jutro? Że Polacy zasługują na więcej, ale czego? Więcej opiekuńczości czy więcej wolności? Są takie slogany, jeżeli Państwo chcecie słuchać sloganów, to głosujcie na tych, którzy te slogany tam wygadują. My mówimy o konkretach. Jeżeli my mówimy o wolności, to mówimy o wolności od podatków, o wolności od zapinania pasów w samochodach, od wolności od przymusu ubezpieczeń. Jeżeli mówimy o własności, to mówimy o tym, że państwo nie mogło tej własności odbierać, żeby nie mogło jej rabować poprzez podatki, żeby zwróciło własność tym, którą zabierało. Jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to znaczy, że chcemy mieć niezależne sądy, które mają jasne, proste prawa i państwo wykonuje te orzeczenia tych sądów, co dzisiaj jest rzadkością. Jeżeli mówimy o prawdzie, no to po prostu chcielibyśmy wiedzieć, że nasi przywódcy nas nie okłamują. Takie elementarne zupełnie rzeczy. Tylko my mówimy o konkretach. Mówiąc o konkretach, zawsze się kogoś zraża. I my wiemy, że my sobie zrażamy część ludzi. Złodziei sobie zrażamy sobie skądinąd uczciwych urzędników, którzy boją się stracić pracę, zrażamy sobie większość polityków, którzy nas okładają podatkami, rabują naszych pieniędzy, ale proszę Państwa, my się nie przejmujemy tym, że my ich sobie zrażamy. My chcemy mieć te 15% ludzi, którzy chcą żyć w świecie, w którym panuje własność, wolność, sprawiedliwość, w którym takie wartości jak prawda, honor, tradycja są przestrzegane i za tym idą konkrety. My mówimy o konkretach i liczymy, że Państwo chcą, żeby to było zrealizowane. Prosimy głosować na listę numer 9 Kongresu Nowej Prawicy.